Święto Świętej Marii Magdaleny. Dzisiejsze czytania dużo mówią o miłości. Pierwsza z Księgi Pieśni nad Pieśniami, chyba najpiękniejszej Księgi Biblijnej o miłości, mamy fragment też najbardziej znany, często czytany na ślubach. Połóż mi jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość. Siła miłości porównania jest do śmierci. A zazdrość jej do otchłani, do szeolu, kina zazdrość. Zazdrość oznacza pewną siłę, można powiedzieć, czy pewną gorliwość, taką temperaturę w tym kierunku, że chcę bronić tego, co kocham. Nie pozwalam na to, żeby ktoś to, co kocham, zniszczył, żeby po prostu to w jakiś sposób obalił albo zdezawuował. Zależy mi po prostu na tej osobie do szaleństwa, do śmierci. Niesamowite to jest, zwłaszcza to zdanie, że gdyby ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Nieraz mówimy, że ktoś żeni się za pieniądze albo że kocha za pieniądze, to nic po prostu nie rozumie. Pieniądze wobec miłości to jest nic. To jest niesamowite, jak miłość jest tak wielkim darem, tak wielką wartością, że aż się człowiek zastanawia, czy my w życiu tę miłość mamy. Tam jest miłość dwóch ludzi, kobiety i mężczyzny, którzy odkryli w sobie taki dar, między sobą taki dar, że powiedzą, nic nie jest tak warte, jak to ksiądz Jan Twardowski napisze w jednym z swoich wierszy, wszystko psu na budę bez miłości. Czy wierzę w to? Czy wierzę w to, że miłość jest największą wartością? Czy mogę powiedzieć za świętym Pawłem z listu do Koryntian, że chociażbym wszystko miała, a jeśli miłości bym nie miał, to byłbym jak cymbał brzęczący. Czy wierzę w to po prostu? To jest pierwsza sprawa. Czy ja wierzę w potęgę miłości, czy już tak się zestarzałem albo zepsułem w życiu, że mówię, że najważniejsze są pieniądze, władza, bogactwo, czy co jest jeszcze ważniejsze? Przecież nie ma nic ważniejszego niż miłość. Sami mówimy, że przecież Bóg jest miłością. Psalmista zwraca uwagę, że ta wielka miłość między ludźmi, o którym jest mowa w pierwszym czytaniu, ta wielka miłość może być również skierowana do Pana Boga. Tak zresztą przez wieki interpretowano też i czytano Księgę Pieśni nad Pieśniami jako taką metaforę miłości między Bogiem a człowiekiem. I psalmista mówi, Boże mój, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Niesamowite to pragnienie duszy, taka tęsknota za Bogiem. I to tak mocna, że człowiekowi wydaje się, że umrę. No łaknie, tak jak łaknie woda, to ileż można wytrzymać bez wody? Tak naprawdę człowiek nie może wytrzymać bez wody. Ciężko się żyje bez wody. I człowieka boli naprawdę to, kiedy nie ma tej wody. Boli mnie, kiedy nie ma Boga. Boli mnie po prostu, kiedy On nie jest blisko. Boli mnie, kiedy nie mogę się Nim nasycić. Nie mogę się nadziwić nieraz słuchając psalmów czy czytając psalmy, jak ci ludzie bardzo kochali Pana Boga. Jak oni bardzo kochali Pana Boga, że mogli tak powiedzieć, tęsknię za Tobą, Panie Boże, pragnie Cię moja dusza, ciało moje za Tobą tęskni, ciało nie tęskni za tym, żeby sobie poleżeć, czy żeby po prostu schudnąć, czy tęskni za innym ciałem, czy za jedzeniem. Nie, tęskni za Tobą. Jest możliwa miłość do Boga tak mocna, jak miłość do drugiego człowieka. Jest możliwa. I o tym też opowiada Ewangelia. Jezus zmartwychwstał, o tym jeszcze nie wie Maria Magdalena. Przychodzi w poranek wielkanocny do grobu i szuka Jezusa. I ta scena strasznie mi się podoba, bo ona pokazuje, że człowiek, który kocha, nie opuszcza drugiej osoby nawet po śmierci. Nawet szuka w śmierci tej osoby. To nie jest tak, że Maria Magdalena powiedziała, no koniec, już nie będę musiała chodzić za Jezusem, święty spokój, będę wolna. Nie, szukam ciała mojego Pana. I ona jest głęboko przekonania, że Jezus nie żyje, tylko ma problem z tym, że to ciało gdzieś zabrano. Jeśli zabrałeś to ciało, to powiedz, gdzie ono jest. Jeśli Ty go przeniosłeś, to powiedz, mówi Maria do Jezusa, nie widząc, że to jest Jezus. I tak bardzo mi się podoba ta scena, dlatego że tak naprawdę Maria Magdalena nie wierzy w zmartwychwstanie. Ona szuka Jezusa umarłego i szukając Jezusa umarłego znajduje Go żywego. I to jest chyba taka najpiękniejsza definicja jej wiary, że kiedy Bóg umrze w Twoim życiu, kiedy Bóg umrze w Kościele, kiedy Bóg umrze w Twoich bliskich, kiedy wydaje się, że wszyscy Go pogrzebią, to nie miej pretensji do świata. Nie szukaj najbardziej winnych, ale szukaj po prostu Boga umarłego.
Szukaj go do końca, bądź przy nim, bądź przy umarłym, a wtedy doświadczysz go żywego, bądź przy nim. To jest miłość. To widać zwłaszcza, jak ludzie kochają, chodzą na cmentarz nieraz codziennie, żeby być blisko tej osoby, która tam jest pochowana. Przecież to są tylko zwłoki. A jednak miłość ciągnie człowieka na cmentarz. Tak samo tutaj Maria Magdalena ciągnie ją do Jezusa, bo go szalenie kocha. Kochać ponad wszystko. To znaczy kochać nawet to, co jest przedmiotem mojej miłości, wtedy, kiedy umrze, wtedy, kiedy odejdzie, wtedy, kiedy wydaje się, że tego nie da się wskrzesić. Naprawdę, miłość jest wieczna. Nic nie jest tak wieczne jak miłość. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.